Cześć! Cześć. Fajnie Cię widzieć po przerwie. 2 tygodnie nie robiliśmy tego naszego tutaj podcastu wiedzo Timeless Minda. Dzisiaj pogadamy sobie o... Brum, 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 brum. O kotach. Także kot nasz siedzi teraz w szufladzie aktualnie, ale ten temat o kotach chciałbym zacząć od takiego trochę, powiedzmy, mało spodziewanego zwrotu akcji. Zaczniemy od takiego bardzo ciekawego tematu. Jeszcze od profesora Sapolskiego, którego już widzieliśmy, znamy. Jeśli ktoś nie widział profesora Sapolskiego, to dlaczego zebry nie mają wrzodów? Bardzo polecamy. Więc profesor Sapolski w wywiadzie z Joe'em Roganem mówi o czymś, co się nazywa toksoplasmozis. Toxoplasmosis, am I saying it right? Informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach gatunku Homo sapiens. Czy ty wiesz, co to jest toksoplasmoza? Wiem, że jest niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Tak, jest niebezpieczna dla kobiet w ciąży, to jest prawda. I jest przenoszona przez koty. I jest przenoszona przez koty. To jest druga prawda, drugi fakt. I zaraz sobie powiemy, jak bardzo jest niebezpieczna dla kobiet w ciąży. To w sumie od razu powiemy, nie aż tak bardzo. An expecting woman is not vulnerable unless her body encounters toxoplasma for the first time during pregnancy. If she's had the infection before, there's nothing to worry about. Jeśli kobieta ma tego pasożyta, to prawdopodobnie zostanie przeniesiony na płód i dziecko później będzie miało tą chorobę i to robi bebę dla płodu. Provided the infection happens during pregnancy, toxoplasma dispersing in the body may reach the fetus as well, causing serious damage. The younger the fetus, the worse it can be. Więc to jest niebezpieczne. Natomiast nie trzeba się martwić tym specjalnie, już od razu na samym wstępie chcę powiedzieć, jeśli twoja kobieta albo ty jesteś w ciąży, to nie martw się, nie musisz od razu wykopywać kota. Jest bardzo krótki okres, w którym kot, jeśli się zarazi, to będzie przenosił tą chorobę. The cat is only a risk during the time it sheds the germ, which lasts about 2 weeks. Repeat, a toxoplasmotic cat in its entire f***ing life is only infectious for roughly 2 weeks. Ale zacznijmy sobie od w ogóle od samego początku. Co to w ogóle są pasożyty? Mamo, pozdrawiam cię, uczyła mnie mama, co to są pasożyty. To są wszystkie te organizmy, które biorą coś od biorcy, ale nic nie dają w zamian. Hong Jun-ho. W przeciwieństwie do organizmów, które są żyją w symbiozie. No i tam ten standardowy przykład huby, nie, na drzewie. Jednym z takich bardzo ciekawych pasożytów, który również wchodzi na ten temat, o którym dzisiaj chcemy porozmawiać, to jest, on się nazywa coś tam z włosami, włosowy jakiś pasożyt. I ten pasożyt, on manipuluje umysłem pasikoników i doprowadza je do tego, że one popełniają samobójstwo, bo muszą skoczyć do wody. Dlatego, że cykl tego pasożyta polega na tym, że on rodzi się w wodzie, musi tam dostać się do tego pasikonika i on wtedy wydostaje się. Jest obrzydliwe wideo, które pewnie właśnie teraz w tym momencie puszczam, które pokazuje w jaki sposób, jaki on jest długi i ohydny i wydostaje się z tego pasikonika i jak w jednym pasikoniku może być nawet więcej niż jeden taki robak. One się zaczynają już kreować w trakcie już jak wychodzą nawet. To o, jestem pewien, że... koniec. Zanim to powiesz, proszę... ostrzeż ludzi, okay, którzy jedzą, proszę. Proszę nie jeść już, koniec, dobra. Tak, temat zamknięty. Widzimy, że pasożyty wyhodowały niesamowitą umiejętność do tego, żeby manipulować umysłem. Have you heard about this parasite that can control your brain? Yeah, sounds totally crazy. It does, doesn't it? Anyway, I gotta go, catch you later. Take care. Nie musimy tak daleko szukać, jeśli chodzi o na przykład wściekliznę. Wścieklizna to jest wirus, który będzie zarażał posiadacza i będzie przenoszony w ślinie i jednocześnie będzie manipulował mechanizmem agresji zwierzęcia w taki sposób, żeby przez tą ślinę była jakby kontynuacja przenoszenia go. Think about it, you get rabies, you get a rabid dog, and what that's about is a virus that has affected the nervous system of that dog so that it's now rabid and more likely to bite somebody with viral particles in its saliva, which it now passes on to the next individual. Właśnie nasz kotek teraz się załatwia, więc możliwe, że słychać. A propos właśnie stolca, toksoplasmoza przemieszcza się przez stolec. Dlatego jeśli już jesteś w ciąży i jeśli masz podejrzenie, to właśnie to trzeba uważać na stolec kota.
A cat is a potential risk if it hasn't had contact with toxoplasma before, because it may become infected at any time and start shedding oocysts. This is only possible, though, if it eats an infected intermediate host raw. The chance of that happening is rather small with an indoor cat, for example. Powiedzmy sobie na wstępie, że toksoplazmoza musi dostać się do organizmu kota, dlatego że, nie wiadomo dlaczego, tylko i wyłącznie tam jest w stanie reprodukować się. The only place on earth where it could reproduce sexually is in the gut of a cat. I don't know why there are people who know this, but so it reproduces there, comes out in the cat feces. Feces are eaten by rodents, and now Toxo's evolutionary challenge is to get that rodent into a cat's stomach. Jej celem jest dostać się do kota, do jego wnętrzności, tak? Toksoplazmoza dostaje się najpierw do szczurów, a następnie manipuluje umysłem szczurów w taki sposób, żeby coś, co jest na początku zupełnie odruchowe dla szczura, czyli ucieczka przed największym zagrożeniem swoim, czyli kotem, żeby to przestało być zagrożeniem. I teraz widzimy to w ten sposób, że jeśli masz szczury, które są w laboratorium, są zarażone tą toksoplazmozą i masz obok szczury, które nie są zarażone i dasz do tej klatki mocz kotów, to szczury naturalnie, instynktownie będą przed tym uciekać. To jest bardzo, bardzo wbudowany mechanizm, tak? Te same feromony kocie dla szczura, który posiada toksoplazmozę, będą atrakcyjne, bądź w najgorszym wypadku będą po prostu neutralne. You take a lab rat who's been like the descendant of lab rats for like 1,000 years and have never seen a cat and put like a little puddle of cat pee in its cage, and the rat's going to go on the other side of the cage. Just hardwired instinctual aversion to cat pheromones, and then put toxo in a rat and it loses that aversion. And in fact, in a subset of rats, they like the smell. Co więcej, zapach takiego szczura, który ma toksoplazmozę, będzie atrakcyjny dla pani szczuru. Dla samicy. Więc widzimy, że to, co na początku jest oczywistym pasożytem, nagle zatraca trochę swoją jakby tutaj pasożytniczość, dlatego że... Daje mu plusy. Właśnie, dlatego że daje mu jakieś korzyści, dlatego że jest w stanie wspomóc go w prokreacji. You get a toxo-infected male, and now he smells more attractive to female rodents. And when mating, toxo gets into the sperm and can be transmitted to the female. Whoa. So suddenly we've got a different story here. We start off with a parasite story where toxo is just ruthlessly exploiting the poor rodents for its own like reproductive benefit and its own evolutionary selfish gene well-being. But now instead, it's got elements of, instead of parasitism, symbiosis. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że toksoplazmoza przedostaje się u męskiego szczura do spermy i jest w stanie męski szczur zarazić tym swoją wybrankę. To, co jest bardzo ciekawe, to jest to, że niesamowitym mechanizmem, który posiadają wszystkie zwierzęta, to jest umiejętność wykrywania właśnie chorych jednostek po to, żeby nie prokreować, tak? I to jest coś również bardzo wbudowanego. A teraz toksoplazmoza kompletnie wyłącza ten mechanizm i obraca go w ogóle w przeciwną stronę. Więc widzimy, w jaki sposób jest niesamowicie silna. Jak to wszystko ma się dla nas ludzi? Symptomy niestety są bardzo niewielkie, to jest coś w okolicach takiej grypy lekkiej. Natomiast kiedy człowiek staje się starszy, to osłabia mu się układ odpornościowy i niestety wtedy mogą wychodzić kolejne jakieś czynniki powikłania w zdrowiu i może doprowadzić toksoplazmoza do nieodpowiedniego działania mięśni, do braku koordynacji w ciele, a nawet do trwałych uszkodzeń w mózgu i we wzroku. As a human's immune system gets weaker over time, the parasitic cysts can cause some more severe symptoms. An infected person can develop muscle weakness, poor coordination, seizures, or permanent damage to the brain and eyes, which is not great. I chcesz zgadnąć, ile, jakie są szacowania względem tego, ile ludzi ma toksoplazmozę obecnie? Na świecie? No. Że bardzo dużo? Między 1/3 a 50% ludzi na świecie ma. What? No.
I'm not sure with Americans, but worldwide, it's something like 50% of humans is the best guess. 50% of humans worldwide. Something on that scale. I teraz w krajach, w których ludzie więcej mają tej toksoplazmozy, okazało się, że te kraje, na przykład jest korelacja pomiędzy tym, a sukcesami zespołów piłkarskich w zawodach. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że toksoplazmoza działa w taki sposób, że oddziaływuje na nasz układ dopaminy, a tak samo jak u szczurów. W bardzo dużym skrócie sprawia, że zarówno szczury, jak i ludzie są bardziej skorzy do ryzyka, tak? W sensie, że są tacy bez strachu. If you're toxo-infected, you're more likely to die in a car accident involving reckless speeding. If you're toxo-infected and clinically depressed, for the same severity of depression, you're more likely to impulsively kill yourself. I była taka anegdota przez Sapolskiego opowiedziana, że kiedyś tam znał takiego lekarza, który powiedział, że nie wiem dlaczego, ale wielokrotnie trafiałem na to, że ofiary wypadków motorowych, jakby takiego nieodpowiedzialnego prowadzenia, które są później brane na dawców organów, że mają właśnie tą toksoplazmozę. I ja nie mam pojęcia dlaczego, ale lepiej zawsze badaj te ofiary pod tym kątem. Okazuje się, że to działa właśnie na nasz ośrodek strachu i że ludzie, którzy mają toksoplazmozę, są bardziej skorzy do brania ryzyka. Ludzie, którzy mają depresję i toksoplazmozę, są bardziej skorzy do popełnienia samobójstwa, do impulsywnych zachowań, a nawet do schizofrenii. There's evidence that links T. gondii infection to psychological conditions too. One study monitored the mental health of nearly 46,000 women from Denmark who had their newborn babies screened for T. gondii antibodies, which were passed on. The researchers then followed up on the mother's medical and psychiatric information for up to 14 years and found that infected women seemed to have more risk of depression, anxiety, and self-harm later in life. Więc co zrobić, kiedy masz na przykład, jesteś w ciąży, bądź masz partnerkę w ciąży i macie kota? Jeszcze raz powiem, nie trzeba kota wyrzucać od razu, nie trzeba kota oddawać. Tak naprawdę wystarczy, że zostanie zbadany i ty, i kot. I to nie jest trudne badanie i wystarczy zbadać krew. I jeszcze raz powiem, prawdopodobieństwo tego jest bardzo niewielkie, że kot będzie zarażał, bo kot zaraża tylko przez 2 tygodnie od dostania się tego wirusa do jego ciała. A jeśli jest kot domowy, to w ogóle jest bardzo niskie prawdopodobieństwo, więc po prostu najlepiej uważać na ten stolec i jednocześnie pilnować, żeby kot nie jadł myszy i szczurów. You know the opposites. Uważaj na... Stolec. Natomiast pomyśl sobie o samym elemencie tego przedostania się wirusa z szczura do kota i zmanipulowania umysłu szczura w taki sposób, żeby on dał się zjeść i żeby następnie dostał się do brzucha kota i tam się prokreował. This taps into this whole world of behavioral manipulation of hosts by parasites, and turns out they've like evolved unbelievably brilliant mechanisms for manipulating hosts for their own benefit. To jeżeli okazałoby się, że kot ma toksoplazmozę, to powinien zostać odseparowany od kobiety, która jest w ciąży? To znaczy właśnie tym kluczową rzeczą jest to, kiedy miał kot tą toksoplazmozę, bo jeśli to, co my badamy, to jest tak naprawdę przeciwciała tej toksoplazmozy, więc jeśli kot miał toksoplazmozę i ma przeciwciała, to tak naprawdę on już nie jest niebezpieczny, bo on już ją miał i drugi raz jej nie będzie miał. There is no danger if the cat is tested positive, as it does not spread the disease anymore, unless its immune system is in a shambles, which is rather difficult not to notice. Tak naprawdę paradoksalnie i podobnie jest z tobą zresztą. Jeśli miałaś wcześniej toksoplazmozę, a teraz zachodzisz w ciążę, to raczej to jakby ona nie jest aktywna, więc jedyną rzeczą, która jest istotna i potencjalnie niebezpieczna, to jest sytuacja, w której ani kot, ani ty jeszcze nie mieliście jej. If both are tested negative, there is a slight chance of some wickedness. But even so, other kinds of toxoplasma sources mean way more hazard than the cat. Bo wtedy dopiero kot może ją dostać, a następnie przenieść ją na ciebie. W ciągu tego bardzo krótkiego okresu 2 tygodni, kiedy ten pasożyt jest aktywny.
Natomiast to jest tak niskie prawdopodobieństwo, że znacznie łatwiej jest dostać tą toksoplazmozę z nieumytych owoców, z nieumytego mięsa, rąk, więc tak naprawdę to jest zdecydowanie bardziej niebezpieczna rzecz, na którą musisz zwracać uwagę. Washing the vegetables and fruits, cooking or frying the meat for a suitable length of time before eating, putting on gloves for gardening and washing hands regularly will help. A jeśli kot jest domowy i nie wychodzi na dwór, to nie ma opcji raczej, żeby się zaraził po prostu. Chyba, że od innego kota, który jest na przykład na dworze, który być może jest zarażony. If you want to make sure, you can have yourself and your cat screened. It's just a few drops of blood drawn. Jeszcze bardzo ciekawą jedną rzecz, którą mówili właśnie w podcaście Joe Rogan i Sapolsky, że to tak naprawdę jest ten niesamowity cykl ewolucji, że taki pasożyt miał setki tysięcy razy więcej iteracji ewolucyjnej, żeby móc jakby dopracować ten mechanizm w taki sposób, żeby nami manipulować. Tymczasem my mieliśmy znacznie, znacznie mniej tych iteracji, żeby móc jakby wyprodukować jakieś kontrreakcje. How this little thing figures out how to hijack a whole body, a whole biological system and work it to its own desires. It's very hard for me to grasp. Well, if you think of it in terms of, oh, I don't know, Toxo has had like 100,000 more generations to evolve its ways of exploiting mammals than mammals have had ways of fighting it off. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o Hararim, który mówi, że ludzie tak naprawdę przez swoją kulturę tak szybko wykształcili umiejętności radzenia sobie ze zwierzętami naokoło nas, że tak naprawdę ewolucyjnie zwierzęta nie były w stanie jeszcze nas doścignąć, bo ewolucja działa bardzo, bardzo, bardzo powoli. Że kiedy na przykład tygrysy wyhodowały niesamowicie ostre zęby i pazury, żeby móc łapać antylopy, to w tym samym czasie antylopy miały ten bardzo dużo czasu, żeby wyhodować silne mięśnie i móc jakby adekwatnie szybko uciekać, żeby był zachowany ten balans. Tymczasem my tutaj teraz nie mamy tego balansu. Kolejnym takim ciekawą rzeczą jest to, w jaki sposób na przykład mamy teraz właśnie wirusa, nie? Koronawirus, który atakuje ludzi i my nie jesteśmy biologicznie kompletnie przygotowani na to, więc mamy te zarażenia, mamy potem jakiś tam odsetek śmierci. I teraz bardzo ciekawe jest to, że gdybyśmy nie mieli tych wszystkich umiejętności radzenia sobie, wyprzedzania ewolucji poprzez produkcję na przykład szczepionki, to tak naprawdę bylibyśmy skazani na to, żeby organizm jakby poprzez śmierci i eliminację jednostek, które są słabsze, żeby doprowadził do tego, że po iluś tam tysiącach, setkach tysięcy lat, w pewnym momencie prawdopodobnie stalibyśmy się już na to odporni. A my tutaj mamy tą niesamowitą umiejętność, przychodzimy z tą kulturą i z tą nowoczesną wiedzą, produkujemy w ciągu kilku lat tak naprawdę szczepionkę, która nagle teraz radzi sobie z tym wirusem i gdzie nasz biologiczny organizm jest tak daleko w porównaniu z tym, a my po prostu, wiesz, jakby dźwigamy tą, w tej walce wirusa z nami, dźwigamy nagle nasze szanse niesamowicie na przetrwanie. I to widzimy na wielu, wielu, wielu innych przykładach, w których choroba przychodzi, normalnie zabiłaby człowieka, a my nagle mamy medycynę. Proszę, pyk. I jesteśmy o tyle do przodu przed resztą. Więc tak naprawdę my nakładamy niesamowitą nakładkę technologii i wiedzy i na ten mechanizm ewolucyjny, który nas faworyzuje w wyścigu o życie. Tak nazwę moją książkę.